Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed wyjazdowym meczem Warty Poznań z Odrą Opole w 25. kolejce Fortuna pierwszej ligi. Są z nami trener Warty Poznań, pan Piotr Tworek i nasz skrzydłowy Mariusz Żywicki. Witam. Pierwsze pytania są do Mariusza skierowane. Na początek pytanie od redaktora Dawida Dobrasza. Czy z perspektywy czasu jesteś zadowolony, że wybrałeś Warty Poznań mimo wielu innych ofert w zeszłym roku? Tym bardziej, że ostatnio przegrywasz rywalizację o pierwszy skład. Myślę, że mimo wszystko jestem zadowolony, że wybrałem Wartę Poznań, bo zresztą widać na jakim miejscu jesteśmy i ja też postawiłem sobie taki osobisty cel, że chcę iść do drużyny, która walczy o coś i jestem mimo wszystko z tego zadowolony. Wiadomo, tych minut mi ostatnio brakuje, no bo spora jest rywalizacja na skrzydłach i nie da się ukryć, że mamy sporo jakości na skrzydłach, więc jest o co walczyć, ale myślę, że każdy z nas dostanie szansę, żeby się pokazać i kwestia tylko, żeby to udowodnić. Okej, okay, dziękuję. Drugie pytanie też jest z tym związane, czy w związku z tą jakby nieobecnością w składzie, czy jeżeli w meczu z Odrą dostaniesz szansę, jesteś gotowy udowodnić, że zasługujesz na więcej minut gry? Na pewno taki jest mój cel, kiedy już trener da mi szansę, żeby się pokazać, to chcę tą szansę wykorzystać i wiadomo, że dla każdego zawodnika granie od początku czy wejście z ławki to jest szansa i chodzi o to, żeby ją w 100% wykorzystać. I pytanie też o Odrę Opole i o tą sytuację, bo tutaj na wcześniejszych konferencjach rozmawialiśmy, że w czasie pandemii wypada troszkę atut własnego boiska i więcej szans mają drużyny przyjezdne. Chciałem zapytać jakby z Twojej perspektywy, jak wiele Odra traci przez to, że nie będzie kibiców na trybunach? Czy jest to jakby większa szansa Warty na odniesienie sukcesu? To znaczy nie określałbym tego, że jakaś większa szansa, no bo na Odrę może nie przychodzi jakoś wielu sympatyków. Wiadomo, zawsze jest to jakiś plus mieć grać przy własnej publiczności i być wspieranym, ale wydaje mi się, że dla Odry, jak i dla nas, nie będzie miało to większego znaczenia. Wychodzimy po to, żeby grać o jak najwyższe cele i to się liczy zarówno dla drużyny Odry, jak i dla nas. Jesienią chyba dobrze wspominasz ten mecz z Odrą, zdobyta bramka. Ma jakiś taki czynnik, znaczenie to, że się gra przeciwko dawnemu klubowi? Na pewno tak, jakoś to napędza osobiście mnie, ale to jest wiadomo, to już trochę czasu minęło od tamtego meczu, więc koncentruję się teraz na tym, co będzie teraz i zobaczymy. Okej, dziękuję. Teraz będą pytania do trenera Piotra Tworka. Pierwsza od Jakuba Kawackiego, Ultra z Warta. Trenerze, czy wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry? Po powrocie Bartosza Kieliwy, po pauzie za kartki wróci on do pierwszej jedenastki, czy jako, że w poprzednim meczu nie straciliście bramki, postawi trener na parę stoperów Ławniczak, Boczek? Na jaką parę postawię, to się dowiemy jutro przed meczem, kiedy będzie podana jedenastka. Natomiast wszyscy są gotowi, wszyscy są w blokach startowych, oprócz w dalszym ciągu Karola Gardzielewicza, który jeszcze powoduje z powodu urazu stopy. Tutaj też trochę w nawiązaniu do tego pytania, redaktor Dawid Dobrasz pyta o to Stekonto w meczu z Olimpią Grudziądz i czy powrót Bartosza Kieliby powoduje, że ma ten kłopot bogactwa w składzie? To jest bardzo dobra rzecz, mieć wyrównany i liczebnie, nie mieć problemu z skomponowaniem dwudziestki bądź jedenastki, bo to pokazuje, że na każdej pozycji jest forma pokazania trenerowi, kto w danym meczu będzie rozpoczynał, kto w danym meczu będzie kończył. Wszystko będzie zależne od sytuacji, jaka zaistnieje w czasie meczu. Dlatego w dalszym ciągu to, co mówiłem na początku i będę mówił cały czas, ja muszę mieć wszystkich zawodników gotowych, bo mamy natłok meczów. Przez 9 dni mamy teraz 3 spotkania, więc każdy musi być na tyle gotowy, żebym ja nie miał dylematu i wewnętrznych rozterek, na kogo postawię, czy jeżeli postawię, to czy ten zawodnik spełni moje oczekiwania. W obecnej sytuacji uważam, że tak się kształtuje ten zespół i na kogo bym nie postawił, to myślę, że ten zawodnik spełni moje oczekiwania. Dziękuję też w uzupełnieniu pytań o stan kadry. Redaktor Adam Dworak pyta, jak przebiega rekonwalescencja Jakuba Kiełba? Czy potrafi pan już określić, w którym spotkaniu będzie mógł zagrać? No, Kuba bardzo szybko dochodzi po tym urazie, którego się nabawił w przedostatnim naszym meczu, czy ostatnim wyjazdowym w Jastrzębiu. Już uczestniczy z zespołem i jest bardzo poważnie brany pod uwagę do najbliższego meczu, a więc dzisiejszy trening też da mi odpowiedź i na pewno Kubie, czy jest w 100% gotowy do walki o 3 punkty, czy walki o 20, czy ewentualnie 11.
Także teraz dwa pytania o najbliższego rywala, redaktor Dawid Dobrasz. Jakiego meczu spodziewa się Pan w sobotę? Odra strzeliła w tym sezonie tylko 20 bramek, co jest drugim najgorszym wynikiem w lidze. Z kolei Warta to jedna z najbardziej bramkostrzelnych drużyn w lidze. Odra się troszeczkę zmieniło od czasu, kiedy przyszedł trener Bremer. Fakt, że w dwóch meczach ostatnich zdobyli tylko jeden punkt w Radomiu, nie skreśla tego zespołu gdzieś w moich oczach jako zespołu, który będzie dla nas w konfrontacji łatwym, miłym i przyjemnym. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w tej drużynie jest kilka ciekawych nazwisk, które jutro wyjdą na boisko. Uważam, że taka ofensywa jak Janusz Krzysiu, czy Piech, czy Życki, Trojak, Bonecki, bo tak prawdopodobnie wyjdzie środek pola, czy Janasik, prawy fajny obrońca, nasz były zawodnik Wypych, no to jest zespół, który może postraszyć i na pewno ma swoje atuty. Natomiast jakie by one nie były, to my musimy w każdym meczu potwierdzać swoją dyspozycję i dokładać więcej niż było to w ostatnim. Teraz pytanie redaktora Adama Dworaka. Na co zwrócił Pan szczególną uwagę podczas analizy Odry Opola? No na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na ich ten środek pola, bo uważam, że Łukasz Trałka dostanie plastra w tym meczu i pewnie będzie mu przykrzał Czyżycki życie na boisku. Natomiast wiemy też, że Piech jest bardzo groźnym zawodnikiem i on ciekawie się ustawia na wolnych strefach i tą bramkę, którą strzelił w meczu z Jastrzębiem, to potwierdził, że umie strzelać. No Trojak, wysoki zawodnik, pewnie przy tych fragmentach będzie groźny. Inny sposób grania niż wcześniej Odry Opole, ale to tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Więcej nie zdradzę, bo mamy swoje określone cele na ten mecz, swój plan i będziemy starali się go wdrożyć jutro w spotkaniu i odnieść zwycięstwo, bo z takim nastawieniem jedziemy do Opola. Dziękuję. Teraz dwa pytania od Radosława Nawrota, takie już trochę wybiegające bardziej w przyszłość. Panie trenerze, ile jest Pańskim zdaniem zespołów lepszych kadrowo od Warty w pierwszej lidze? Pan Radek zawsze zadaje takie trudne dla mnie pytania. Tak. Każdy zespół ma inaczej budowane zespoły pod względem kadrowym, każdy klub. I każdy klub buduje swoje kadry w jakimś określonym kluczu. My mamy swój pomysł i nasza kadra jest tak skonstruowana, czy tak budowana pod określony sposób grania. Pod Beskidzie gra 4-3-3, a więc zupełnie inna charakterystyka grania. Radomiak opiera swoją grę na ofensywnych przodach. Leandro, Nikita, Michalski, Makowski, przepraszam, nie Nikita, Makowski, ale też Nikita, dobrze. No i też inny styl funkcjonowania drużyny. Jak kadrowo mamy mocny zespół i jak w porównaniu z innymi zespołami, myślę, że to dopiero po 3-4 kolejkach następnych to będzie pokazane, czy to będzie bardziej widoczne, ze względu na to, że dopiero jesteśmy po dwóch meczach. Rotacji tak naprawdę nie ma zbyt wiele, ponieważ te mecze są jeszcze w takim przedziale czasowym, że każdy zespół no, bardzo szybko regeneruje się i jeszcze nie ma problemów. Teraz myślę, że po tym tygodniu, po następnym tygodniu, a więc gdzieś w przekroju 5-6 następnych kolejek, pewnie te rotacje nastąpią i wtedy będzie można określić, czy zmiennicy w danych zespołach są na poziomie wyrównanym, czy mniej wyrównanym. My jesteśmy takim zespołem, który potwierdza jakość w treningu na pozycjach i tylko kwestia, wybiegając już tutaj wcześniej do pytania Dawida, redaktora Dobrasza, odnośnie Mariusza, czy przegrał rywalizację, czy nie przegrał.
To jest tylko kwestia mojej decyzji, natomiast zawodnicy są na wyrównanym poziomie, na porównywalnym etapie i tylko przydatność do danego meczu czy do danej formy gry decyduje, czy taki zawodnik wychodzi, czy nie wychodzi. I tutaj jak na razie ostatnie pytanie, też od redaktora Radosława Nawrota. Panie trenerze, Warta Poznań spisuje się świetnie, na razie jest niezawodna. Jakie pan widzi dla niej zagrożenia, które mogłyby pokrzyżować plany? Zagrożenia są w każdym meczu, bo każdy przeciwnik też gra o jakiś cel i gra o swoje cele, rzeczy, marzenia i tak dalej. My musimy być, po pierwsze, zapominać o ostatnim meczu i przygotowując się do kolejnego, następnego spotkania, wiedzieć, że to spotkanie jest o rangę ważniejsze niż to, które było za nami, co nie znaczy, że dobre elementy muszą ulec gdzieś tam zapomnieniu i tyle, bo tak naprawdę, aha, i druga rzecz, może to nie jest zagrożenie, ale my musimy być odporni na cierpliwość, koncentrację, niezależnie od tego, jak się wynik układa, czy się nie układa, czy remisujemy, czy będziemy gonić przeciwnika. A wiem, że gdzieś Warta postrzegana jest po ostatnich meczach, czy po ostatnich tych wydarzeniach jako zespół, który już w pierwszych 10-15 minutach musi rozstrzygnąć mecz. Wcale to nie jest prawda. Mecze rozstrzyga się w przekroju 90 paru minut i my musimy mieć tą niesamowitą cierpliwość w prowadzeniu rywalizacji na boisku, bo nierzadko, a czasami pewnie będzie tak, że jedna akcja może zdecydować o tym, czy wygramy mecz, czy dopiszemy sobie 3 punkty. Cierpliwość, konsekwencja i w dalszym ciągu pokora do tego, co zrobiliśmy, bo 10 spotkań przed nami, a jeszcze nic nie wygraliśmy. Okay, dziękuję trenerze, dziękuję też Mariuszu, dziękuję Państwu za udział, za zadane pytania. Usłyszymy się przed meczem z Termaliką, też planujemy przeprowadzić konferencję prasową. Pozdrawiamy serdecznie, do widzenia.